Ogólnopolskie spotkanie ludzi rolnictwa i agrobiznesu pod nazwą Agrozajazd na Podlasiu gościło w naszym regionie. Zaprosiliśmy z całej Polski 250 osób. Są to najlepsi polscy rolnicy, najlepsi polscy agroprzedsiębiorcy, są naukowcy, są doradcy rolnictwa, są wreszcie dziennikarze. Także nietuzinkowi goście. Pomysł agrowydarzenia również polega na tym, że wszyscy oni będą ulokowani na terenie gminy Narewka w agroturystyce. Także przy okazji sprawdzian będzie możliwość agroturystycznych gminy Narewka. W dniach od 26 do 28 sierpnia uczestnicy agrozajazdu odwiedzili Narew, Narewkę, Lewkowo Nowe, Hajnówkę i Białowieże. Program rozpoczął się od wizyty w narwiańskim Pronarze. Działalność pszczelarska jest całkowicie inna od takich technik. Tutaj jestem pod dużym wrażeniem tych hal, żelastwa, blach, plazmowego wycinania różnych elementów, tego malowania w kamerach proszkowych. To jest dla mnie, dla pszczelarza coś nową i jestem, mówię, pod olbrzymim wrażeniem. Z firmą Pronar, którą widzimy, współpracuję od samego początku jej powstania. Początkowo współpraca polegała na wspomaganiu tworzenia tych konstrukcji maszyn rolniczych. Obecnie firma Pronar jest już na tyle silną firmą posiadające swoje działy konstrukcyjne, że współpraca ogranicza się do rzeczy, których ona rzeczywiście sama poradzić sobie nie może. Musimy wiedzieć, że jest to największa firma maszyn rolniczych, która produkuje maszyny rolnicze w Polsce i produkuje niemal wszystkie typy maszyn. Także robi to wrażenie, jeżeli zobaczymy produkcję, te duże urządzenia. Dzisiejsza wizyta w tymże zakładzie była dla mnie wyróżnieniem, zarazem i czymś imponującym, gdyż to jest zakład duży. Nie spodziewałem się aż tak dużego zakładu na terenie Polski. Od 4 lat korzystam z dwóch maszyn, które zakupione zostały w tej fabryce. Dwie przyczepy wywrotki. To, co dzisiaj zobaczyłem w tym zakładzie, jest dla mnie czymś fajnym, zarazem nowoczesnym zakładem. Jest naprawdę na poziomie europejskim. W Pronarze uhonorowano też specjalnym wyróżnieniem szefa i właściciela firmy, Seriusza Martyniuka. Proszę przyjąć od Stowarzyszenia Agrobiznes Klub, a także od wielu dziennikarzy, którzy tutaj przyjeżdżali, rozsławiali firmę, bo ta sława jest sławą zasłużoną. Niektórzy goście trafili do naszego województwa po raz pierwszy. W tamtym roku spotkał mnie duży zaszczyt. Redakcja Agro nominowała 10 gospodarstw kwater na medal i internauci zadecydowali, wybrali. 6400 głosów wpłynęło na moje konto. Myślę, że agroturystyka i odbiór agroturystyki to także gospodarz, to także klimat, to także wartości te, których spragniony jest współczesny człowiek. W zespole szkół w Narewce kilkudziesięciu uczestnikom agrozajazdu wręczono świadectwa wierzytelności, czynienia dobra wspólnego i utworzono agrokrąg ludzi pozytywnie zakręconych. Agrozajazd na Podlasiu został zorganizowany po to, żeby pokazać rolnicze walory naszego województwa dla ludzi, którzy są kwiatem agrobiznesu, którzy w zasadzie całe życie swoje poświęcili na rozwój rolnictwa i sfery związanej z obsługą rolnictwa. Cieszymy się bardzo, że ludzie przyjechali, zobaczyli to z całego kraju. Zapraszamy wszystkich. Państwo odpowiadacie za postęp na hodowli. Robicie to świetnie, gratuluję i czyńcie to na to. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Rozegrano też mecz towarzyski w koszykówce Agroprzyjaciele kontra All Stars Tour Bielsk Podlaski. Wycieczka do Białowieży zakończyła program agrozajazdu. Zajmuję się szeroko pojętym zaopatrzeniem rolnictwa, czyli wszystkie środki do produkcji, nasiona, nawozy, środki do żywności. Jestem na Podlasiu po raz pierwszy. Jestem zauroczony tą miejscowością, tą przyrodą. Miałem okazję zwiedzać akurat Puszczę Białowieską. Jestem zachwycony tą przyrodą. Bardzo mi się podoba mi się dbanie o tą przyrodę w tej miejscowości. Jest to
też słyszałem, kraina mlekiem płynąca. Oby tak było i wiem, że rolnicy tutaj bardzo wysokie mają już standardy, jeśli chodzi o całą produkcję mleka. Jest rolnictwo na wysokim poziomie w tej dziedzinie. Można powiedzieć, że nawet rolnicy z Unii, z zachodniej Europy mogliby się od nas tutaj uczyć. Ci Państwo, laureaci tego agrokręgu, jakby mają powołanie do działania większego, wychodzącego poza swoje firmy, poza gospodarstwo i rzeczywiście czynienia dobra wspólnego na rzecz kultury, sportu, rekreacji, turystyki, na rzecz ludzi potrzebujących. Taka nasza idea jest. Organizatorami agrozajazdu na Podlasiu byli redakcja Agro, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Stowarzyszenie Agro Business Club. Imprezę patronatem honorowym objęli minister rolnictwa i rozwoju wsi oraz prezes Agencji Rynku Rolnego.